Trzej generałowie. Stanisław Maczek. Bohaterski generał z czasów II wojny światowej, utalentowany dowódca pierwszej polskiej dywizji pancernej, zwycięzca walk pod Falaise podczas inwazji sił alianckich w Normandii, wyzwoliciel Bredy, nazywany przez swoich żołnierzy Bacą ze względu na ojcowskie i opiekuńcze usposobienie. Urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu koło Lwowa. Kształcił się w gimnazjum w Drohobyczu. Następnie ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Lwowskim. Dziadek chciał przed wojną być wykładowcą w uniwersytecie jako filozofię. Zupełnie inaczej do wszystkiego podchodził. Ale wtedy miał trzech bracia. Jak jeden brat po drugim zginęli na pierwszej wojny, a później trzeciego brata stracił na wojnę z bolszewikami w Wilnie, to wtedy dziadek zdecydował, że musi zostać na wojnie. I wtedy to może taka siła w nim była, żeby w ogóle coś wtedy dokonać, żeby walczyć dla wolności Polski. W czasie I wojny światowej walczył w armii austriackiej, służąc w pułku tyrolskim na froncie włoskim oraz na froncie rosyjskim w Karpatach. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Zasłużył się w walkach, zyskując przydomek specjalisty od wypadków i wybitnego partyzanta, awansując do stopnia kapitana. W latach 1923-24 kształcił się w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Jesienią 1924 roku został oficerem sztabu generalnego. W 1939 roku, jako dowódca 10. Brygady Kawalerii, uczestniczył w kampanii polskiej. W 1939 rok, to nie było możliwe w ogóle zostać w Polsce, bo już tutaj Niemcy, tutaj Rosjanie, tutaj w ogóle na Katyn w ogóle zaczęło wtedy wozić dużo generałów, wykładowcy z uniwersytetu. To dziadek wtedy uciekł. Rok później stanął na czele utworzonej we Francji 10. Brygady Pancernej i brał udział w walkach z Niemcami. W latach 1944-45 dowodził sformowaną w Wielkiej Brytanii pierwszą dywizją pancerną w zwycięskich walkach w Holandii, Niemczech, Francji i Belgii. Dzięki znakomitemu manewrowi oskrzydlającemu Maczkowi udało się wyzwolić Bredę bez strat pośród ludności cywilnej. Wszędzie były dla nich kwiaty, wszędzie uśmiechnięte ludzi. Przywitali, zabierali do domach, karmili. I ja to czuję. Ja to czuję, jak ja chodzę w Bredzie, to ja czuję w ogóle to dalej się czuję to do Polaków. To właściwie było ostatnie miejsce, kiedy żołnierze czuli właśnie, że wrócą do Polski. Bo mówili wtedy to dla waszą i dla naszą wolności walczyli. I to niedługo było po Bredzie, na szlaku, kiedy słyszeli o Jalcie i wiedzieli, że nigdy nie wrócą. Bo mieli pójść przez szlak do Wilhelmshaven i przez Wilhelmshaven jako bohatery do Polski wrócić. I to nigdy się nie stało.
6 maja 1945 roku Stanisław Maczek zakończył swój szlak bojowy w Wilhelmshaven, przyjmując kapitulację niemieckiej twierdzy. Za swoje zasługi został awansowany do rangi generała dywizji. Po wojnie generał Maczek nie mógł powrócić do Polski. Pozbawiony obywatelstwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom alianckim, osiadł na stałe w Edynburgu, gdzie rozpoczął pracę jako sprzedawca, a następnie barman. Na pewno miał żal, ale nie pokazywał tego. Był bardzo prywatny człowiek. Wiem tylko jedno, że dziadek nigdy by nie mieszkał w czasie PRL-u w Polsce. Nigdy by nie mieszkał w Polsce, która nie jest wolna. Dziadek bardzo był spokojny, był dobry. Nigdy o nikim złego nic nie powiedział. Od stana wysokiego, tak jak być generałem i mieć pod siebie pełno obowiązków, do barmana, w barze pracować jako zwykły człowiek, to niektórzy ludzie by nie mogli tego tak łatwo zrobić jak mój dziadek. Mój dziadek do tego podchodził jakby, no, po prostu praca. Jeszcze raz powtarzam wszystkie życzenia, ja bardzo te, które przekazałem na piśmie i naszym prywatnym. Wszystkim, których w kowercie zapakowane życzenia będą często przeze mnie jeszcze przyglądane. Kiedy dziadek miał 100 lata, to różne przyszli kartki dla dziadka od całego świata, telefony. I nagle telefon dzwoni. Babcia podchodzi do telefonu. I to był prezydent Bush z Ameryki, dzwoni, żeby z dziadkiem porozmawiać. A babcia powiedziała, przepraszam, generał Maczek śpi, proszę zadzwonić za parę godzin. Czas biegnie szybko, tak jak nam na wojnie z wami bieg, niech nam biegnie dalej, zawsze z tym samym celem i z tym samym efektem. Do widzenia wam, moi pensjonaci. Od dziecka wiedziałam, że jest wielki. Wtedy nawet nie wiedziałam, że jest generałem, czy to, czy tamto. Dziadek nigdy nie miał złego słowa na nikogo. I zawsze tak wykombinował, żeby każdemu dobrze było i wyszło. Dziadek zawsze dla mnie był młodym człowiekiem i kiedy dziadek umarł, to ja wiem, że był stary, wiem, że miał umrzeć, ale to dla mnie był taki szok. Bo nawet kiedy po śmierci dziadku, to tydzień potem, 2 tygodnie, miesiąc, rok, to ciągle chciałam
zadzwonić do dziadka i coś innego się spytać. To już było za późno. To ja by się pytałam. Może najwięcej by się pytałam o rodzinę. O rodzinę, która tutaj w Warszawie, w Polsce. Nawet nie wiedziałam, że ta rodzina dziadka istnieje, bo wtedy były takie czasy PRL-u, kiedy nie było bezpiecznie, żeby znać, że my mamy rodziny w Polsce. To się teraz ta rodzina się znalazła i to jest niesamowite. To ja by się pytałam, dziadziuniu, czy jest jakaś inna rodzina? I gdzie są groby? Gdzie są groby Karola Maczka? Gdzie jest grób Franciszka, twojego bliźniaka? To ja by się pytałam. Generał Stanisław Maczek zmarł 11 grudnia 1994 roku w wieku 102 lat. A jego ciało złożono na polskim honorowym cmentarzu w Bredzie. Jadę do Polski. Ja czuję, że to jest mój dom. Ja tak kocham w ogóle wszystko. Każdy kamienik, każde liście, każde drzewo, jakby drzewa się tak szumią, to jest takie polskie drzewo, to polskie pole. To jak ja byłam maleńka, jak ja byłam mała, bo tak dużo książek Poland, Polska, Poland. Ja oglądałam na obrazki, ja myślałam, no, bo się tak dużo Polski wtedy mówiło, kiedy Polska będzie wolna. Ja zawsze oglądałam i myślałam, ja pójdę, ja będę mieszkać w Polsce. Może ja dobrze nie mówię po polsku, ale o to nie chodzi. Ja się urodziłam w Ameryce, ale nigdy tam nie mieszkałam. To nie jestem Amerykanką. Wychowałam się na Wielkiej Brytanii, ale dziadkowie mnie wychowali. To czuję tą polską miłość i tą duszą. Generałowie Władysław Anders, Stanisław Maczek i Stanisław Sosabowski pozostali wierni ideałom i honorowi polskiego żołnierza. Walczyli u boku aliantów na frontach II wojny światowej we Włoszech, Francji, Belgii i Holandii. Żadnemu z nich, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, nie dane było już wrócić do ojczyzny. Z nostalgią wspominali to, co zamknięto przed nimi na zawsze, za żelazną kurtyną.